No, No, jak wilki to kogoś zaatakują, też. to on wyskakuje, że ktoś jest zaatakowany przez wilki i Witchka używa tej potki i tyle, nie rzuca jej. Aha. Ale nie widziałem czegoś takiego, nie widziałem. Idziemy spać! No, bo nikt nie zaatakował nikogo, tylko się sam uspał. No bo nie potrzebował tego nikt. Zapraszam na lajkowanie, subowanie, lubienie na Twitch, TV Rzeszejbiak, link w opisie, powiedzmy serdecznie, zaczynamy sobie kolejny odcinek z Agro. Jestem Tamerem, jeśli jakiś będę miał sąsiada impostora, to wtedy mój piesek zaszczeka. A póki co, no czekamy sobie, przeczekamy sobie tę noc, zobaczymy czy ktoś umrze, czy ktoś przeżyje, czy może wszyscy zginą pierwszej nocy, nikt tego nie wie. Dobra, przekonajmy się. A ognisko, w ogóle dowiedziałem się, że pokazując to ognisko można skipować. Ale cię dojeżdżają, tam słyszę. Ła, ale jadą po ciebie. Oj, sorry. Uciekaj! Uciekaj, nie ma czasu! Nikt nie zginął? Co się stało? Co jest? Nie. Ale łatwo. Dobra, w takim razie uważam, że... Jako, że jesteśmy na namiotach, Destro bardzo wygląda jak osoba, która rzeczywiście tu mieszka. Myślę, że Destro powinien być... Ja bym zrobił wyliczankę. Vexi? Vexi nie zna się na survivalu, a Destro się zna na survivalu, bo ma całą tam. A Destro kupił te ubrania w rezerw. Nie, tak nie znasz. Nie, on nie kupił, on sobie sam zrobił z własnej skóry. O nie, no i Vexi został. Ajajaj, jakiś kruk wleciał. Dobra, ja pierwszy raz w historii. O, mój piesek coś wykrył, albo wydaje mi się, że Kietek jest impostorem, no albo GBN. No niestety Kietek, wydałeś się. To no prawie za tobą cię. To prawie za tobą cię wydało, no niestety, żegnaj. Co ty gadasz już? Jeśli to nie jest Kietek, no to jest GBN. Ty nie masz psa. Czekaj. Ja mam psa, mam lisa nawet. No właśnie, lisa, nie. Lisa ale no właśnie, to jest lisa, nie pies, ale kłamiesz. Ale on się sam, ale może on myśli, że jest psem. No ja po prostu już czekam, nie podoba ci się? No i zaraz sam zostaniesz tym praniem za tobą. To cię zdradziło, no niestety, żegnaj Kitek. Mój pies cię wyczuł. Łatwo. Teraz mnie chrońcie, bo umrę! Nie. Dobra. A i co? Zeskipujemy sobie tę noc. Widzimy się rano. Witam serdecznie. Siemka, czy znowu wszyscy żyją? Mam informację. O, mój pies wyczuł kolejną osobę! Nie, Wicca jest, ja wam mówię, ktoś go chciał zabić. Jeszcze chcieli mnie zabić. A to GBS chciał cię zabić? To jest werewolf. Sam jesteś sirem. Nie, wydaje mi się, że to GBN leci w chuja. Sam jesteś sirem, Major wydał wyrok. No niestety GBN, wszystko by ci się udało, gdyby nie ten twój lis. Wszyscy, którzy mają lisa, są zdrajcami, no niestety. Żegnaj. No i proste. Dobra, dwóch sąsiadów impostorów, łatwa sprawa. Teraz Wicca. Dobra, porobione. Ja jestem wylizana. Łatwiutko, tak to się robi właśnie. No już więcej osób nie ma lica, więc no... już na pewno nie mamy żadnych impostorów. Mamy na pewno jakiegoś mordercę, asasyna. A GBN próbował mnie zabić, bo wiedział, że jest winny i że będzie... Że zabijając mnie uratuje swoją dupę, ale nie tym razem! Nie, no GBN to od razu było widać, bo chciał mnie zabić. Jeśli mój pies znowu zaszczeka, będę wiedział, że to Vexa. Ale póki co GBN był zbyt winny. Dobra, przeczekajmy sobie tę noc i zobaczymy, co się wydarzy. Dzień dobry, witam. O, nie! Vexa była villagerem. O nie! Telmek był influencerem. Najgorzej. Czy zabiliśmy dwóch złych, to jak to dwie osoby umarły? No właśnie nie wiem. Może mamy trzeciego? Któryś był nie Black mamy Wolfem, trzeciego, czy. Ja Witchką zabiłam Vexa, bo myślałam, że. Ogólnie wiecie, tego nie szczeka, więc to nie ja i Luna, czyli albo Nadus, albo Vexi. Nie, to tak nie działa, Destru. To działa to tylko tak na sąsiadów. Po śmierci pies się nie przemieszcza. Dobra, Tom i Luna wyciągnę. Ale to Luna nie jest tak to. Co o, no nieźle. Nic nie usłyszałem. Duchy cię nie lubią. Vexi, co masz na swoją obronę w takim razie? To, że dwóch werewolfów jest. Jakich dwóch werewolfów? Przecież wygłosowaliśmy dwóch. No właśnie, no i to są duchy teraz! To może dlatego... A, to w sumie prawda! Destru pierdolić głupoty! Rzeczywiście, dobrze się obronił! Niech ci będzie! Na co? Co to za butelki za tobą?
Nie, ja właśnie. Znaczy, butelki, co to za beczki? Weksiego, czy trzymasz, ten... czy trzymasz tam jakiś arszenik, żeby nas zamordować? Nie, nic nie trzymam, no ja mam tam chojeczkowi. No nieźle, panie Nachos. Oj, oj, oj. Czyli Lunę może być. Albo. Nie no, nie sprzedaliby Weksiego. Myślę, że Luna jest impostorem. Chociaż Luna powiedziała, że mnie wyleczyła. Impostorem, no neutralną. Może rzeczywiście duchy mówiły prawdę i rzeczywiście ten jest, Weksy jest zabijającą. Może tak być. O nie! Już napisałeś, nie ma. Będzie mi ciebie brakować. Weksy dobra, jest? Generalnie sprawa jest dobra, chyba prosta. Nie teraz sklimować rolę. Dokładnie. A kim jest Weksy? Ja przypominam, wywaliłem na Chosa, wywaliłem GBN-a. No dobrze, ale co z tego? To ja ich wywaliłem. Jesteś impostorem. Weksy, a ty? No zremisowała. Ja jestem super człowiekiem. Wow. A, nie mogę. Czemu Luna nigdy nie głosuje? O co chodzi? Przepraszam. Luna nie głosuje w ogóle. Czemu? Czemu mi to zrobiłeś? Nie wiem. Witam pana. Musiałem pomóc kolegów. No niestety. Życie kończy się w tym momencie. Dlatego jaką Iczko powinna zachować te. Nigdy się już nie dowiemy. A nie. Nie tym razem. No cóż. Kim ty byłeś oryginalnie? Ja byłem Crowem. A, dobra. No i ugrał to. Jednak trzeba było głosować na Weksiego. No niestety. Jak zintował? Przecież wygrał. No dobra, wiem, ale nie wiedziałem, że będę. Nie, żeby coś, ale Kietek potem w nocy napisał, że jesteś i powiedział, on sobie nie poradzi. Co? No mam to na nagraniu. O, oh, wow. Nic taki był. Dobra, lecimy w takim razie. Czy to jest mapa? O, mapa Kietka. No nie jestem. W spokoju. No dobra. Skoro tak mówisz, niech ci będzie. Idziemy z Panko w takim razie. Dobranoc. Bijcie dobrze. Kietek na pewno będzie chciał was zamordować, bo to jego dom i on nie lubi gości. Nie lubię takich gości. Jak mówi prawo, może zamordować osobę, która wejdzie na jego posesję. No więc wszyscy umrzemy od niego. No niestety. Możliwe. To są stany grobowe. Dobra, chyba... A w pierwszej rundzie i tak się nie aktywujemy. Więc no, poczekamy sobie tę noc. Myślę, że wam skipnę, bo ta pierwsza noc jest strasznie długa, a ja i tak nie jestem w stanie nic zrobić. O nie! O! GBN wyciągnął swoją splumę! Niemiła osoba musiała zrobić. Nie no, mimo wszystko ja uważam GBN... Ja uważam GBN, że powinieneś strzelić w tę śmierć. Nie, kiedy musisz, właśnie, bo wstrzymasz śmierć GBN, strzelając śmierć! Musisz to zrobić! Mnie zabij, nie bij! Nie, zabij mnie! Dobra, to weźmy Weksa! Nie no, skoro tak mówi, no to myślę, że powinieneś się zabić. Zabij mnie! O! Ooo! A jednak! No i dupa, znaczy... No cóż. Dobra, ugrał to. To teraz chciałbym powiedzieć, że jako Sir sprawdziłem Kietka i nie jest czysty. No nie, że tak myślałem. Ja uważam, że tak, to Weksy powinien zostać naszym majorem. Zostawcie mój dom. Zaraz się dowiemy. Dobra, zagłosujmy na Weksiego. Weksy jest świetnym prezydentem. Nie, ja jestem świetnym prezydentem. Nie, Kietek właśnie nie jest czysty. A Kietek jest super brudny. No nie, możemy oblewać olejem, bo ktoś jest taki. No dobra, no to teraz zagłosujmy na Kietka. Jeszcze Kruk też nie, chyba... Nie, wiem, no, nie chcesz na Kietka głosować, nie, co? No Wiksa, czemu jest, połączona z miłością, myślisz, że jej nie wygłosujemy? Spełni moje marzenia, Wiksa. Życiu, no, ale jesteś. Nie no, on może też fejkować, bo jest influencerem, ale to druga sprawa. Myślę, że nie, warto mu zaufać. Ja nie gram, naprawdę. Nie, nie wytrzymuję, sam na siebie zagłosuję. Nie o, i zagłosuj nie na siebie, impostorze. Wielka moc miłości. Łatwo z wami. No nie, najwolniałem, najgorzej. Ajajaj, i to jeszcze wam miłości z Wiksą. Zemną. A z Weksy. Dlatego o nie, najgorzej, to dlatego. To co? Jako anioł. Dobra, zaczynamy. Kolejna runda. Łatwo.
Łatwo. I nie było werewolfa żadnego. Nie, ja byłem jedynym. O wow, trochę smutne rzeczywiście. A Kietek był jedynym tym. By się runda skończyła, gdybyśmy go nie wygłosowali chyba. To nie ma sensu. Bo nie było złej roli chyba. No był co leje olejem. Przecież. No ten co olejem. No, kto był? No. Ja byłem. A, to tego nie widziałem. O, nieźle. Dobra, w takim razie idziemy w spanko. Miłej zabawy. Miłej zabawy. Jestem serem, więc musimy tutaj zaserować trochę. Dobra, kogo chcemy zserować? Zserowałbym mojego sąsiada. Który siedzi obok mnie? Ach, tutaj. Nie wiem, kto siedzi obok mnie, ale zaraz się dowiemy. Zaraz będzie nasza tura, zaraz wszystkiego się przekonamy. Róbcie te tury szybciej! A co się stało w poprzedniej rundzie? Tak. Wygnał, no bo nie, bo byłem, nie wiesz, bo byłem AFK. Wygrała miłość. W sensie angelowska w sumie. Tak. O, no yes. Wiedziałem, że przejść do niego influencerem. Angel śmierć wygrał. Zastanawiałem się, nie zrobić śmiesznego pranka i nie strzelić w lowersów, bo tak Vixa chyba kupidynem była. Nie no, Vixa była kupidynem, ale i dlatego nie chciała, żeby kupić strzelić w lowersa. No i byłoby dobrze, gdybyś tak zrobił. Wtedy by nie wygrali. Dokładnie. W sumie drugi lovers nie wygrywa z Angelem, więc... O nie! O nie! O nie! Okay. Straciliśmy dwie pozytywne role! Tak. Jeśli dacie mi jeśli dacie na mnie Majora, to ja powiem, kto jest impostorem. Dobra, nie słuchajcie go! Jak coś, to nie jest influencerem. Właśnie sprawdziłem go w nocy, więc nie głosujcie na niego. Ale tak. Ty jesteś oszustem, nie, AB? No, stwierdziłem, że sprawdzanie mojego sąsiada to jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. I dlatego ja chcę być prezydentem tego miasta. Czyli czekajcie, czy on jest influencerem, nie. Ja tak? Ja jestem Sirem. Kietek jest influencerem i chce na siebie, żeby być prezydentem. AB jest influencerem właśnie. Nie no, sprawdziłem Sirem Kietka w nocy. Nie no, obserwowanie sąsiadów to moja pasja. Powinniście zagłosować na mnie. Ja jako śmierć... Następnej nocy sprawdzę Delvexa i wtedy dopiero się przekonamy, kim jest. Nie chcesz nie ma. Tak, sprawdzę cię w nocy. No nie no, o Jezusku, prawie wygrał. O kurna, teraz możemy wyjebać tego influencera, co wy na to? Nie można wyjebać. Wyjebmy influencera. Ja wiem lepiej niż ty. Nie jest. Jakiś prawdziwy człowiek. Śmierdzisz. No ale Kietek trochę sus to zrobiłeś. No jak sus? No jak no, widzicie, jak się zbulwersowałem, od razu widać, kurde. Nawet liście nie słucha, bo nawet na ciebie nie zagłosował. Bo jak AB mówi głośno, to jak ja mam powiedzieć? Nie przerywam ludziom pytania. No to powinienem w tej grze, tak się powinno robić. Ja uważam, trzeci korzysta w ogóle. Ja uważam, że AB jest pijany władzą i trzeba go wyjebać. Nie no, pierdolicie, nie, wyjebcie influencera! Przestańcie! Wiecie, ja bym wywalił Kietka, a ja pierdzielę. Nie, za to, że jest zobaczycie, że jestem Sirem! Chce mordować ludzi. Nie. Delvex boi się tego, że chce go sprawdzić następnej nocy. I dlatego chce mnie wygłosować. Nie, tylko nie Kwitek. Influencer, no, wszystko się zgadzało. A wy nie chcieliście mnie słuchać, teraz Delvex jest zły! Zabijcie AB'ego. To trochę śmieszna misja, nie będę kłamał. To taką miałeś misję? Żeby mnie zabić? Nie no, że ty miałem inną. No pewnie, żeby zostać majorem. Ja pewnie chciał cię zabić, żebyś dał komuś innemu majora, jego targetowi. Możliwe. Uuu, co my tu mamy? Tak, widać od początku było. O! Delvex Rage. Delvex wyszedł, kiedy dowiedziałem się jego roli. Tak, dokładnie. Ach, Delvex nie wytrzymał presji, po prostu już to go zgubiło od razu. O, bo Angelem, no, rzeczywiście. Jeszcze to było obvious, że on jest Angelem. Sprawdziłem Delvexa tej nocy i okazało się, że jest Misty Wolfem. Więc wszystko się zgadzało. No, czyli jeden został neutralny, albo... Dokładnie. Wydaje mi się... Naczo, z kim jesteś w takim razie? Jak pomogłeś naszemu miastu? A, ja jestem zwykłym villagerem, powiedziałbym bardziej naszej wsi. A Luna, co zrobiłaś dla naszego miasta? A nie, no czekaj, to... Wyjebmy Naczosa, nie może tak być! Nie, Luna, nie, myślę. No. Nie no, Luna, kim jesteś? Jestem witchką i nie zrobiłam jeszcze nic. Mhm. Ciekawe. Sprawdzimy to. Jeben? Ja jestem ochroniarzem. No to wiecie, na kogo dawać ochronę w nocy. Dobra, w takim razie, skoro tak uważacie, a kogo broniłeś w takim razie GBN? Tej nocy siebie. Siebie? O, samolubnie! No bo wcześniej ciebie obroniłem, no ale nie umarłeś, no to...
Podejrzane. Wydaje mi się, że trzeba wygłosować Wiksę martwą. Ha, no, patrzcie, jakie ma kwiatki na swoim grobie. No. Kręci się? No, świetne są. Ogólnie... Jeszcze domki dla ptaszków są trzy. Za naczosem jest dużo piwa i jedzenia, więc jest to podejrzane. Wygląda, jakby był wilkiem, który potrzebuje dużo jedzenia, żeby zabić. Ale ja tym razem się wstrzymam od mojego głosu. No ale to jak się wstrzymasz od głosu, to będziesz musiał wybrać. O, no. Rzeczywiście. To jest... GBL mówi, że mnie obroni. Ja mówię, że... Znaczy ja nigdy nie powiedziałem, że cię obronię. A, no cóż, rzeczywiście płacił podatki. Już nie rozbudujemy naszej wsi. Ja sprawdziłem jego dokumenty, tak naprawdę nie płacił podatków. No, tego nie wiesz. Ja byłem sirem, sprawdziłem jego kulą. No i okazało się, że rzeczywiście płacił. Tak tylko po śmierci jestem w stanie to sprawdzić. Ale za mało. To druga sprawa. Rzeczywiście jest gardem. No dobra, prosta sprawa. No w takim razie zostaje nam tylko i wyłącznie Luna. Jak widać, mój bilet zadziałał. A świetnie, wyrzućmy ją. Tak, ja rzuciłam potkę, dlatego. No, rzuciłaś potkę. No, ale to wie. Znaczy, ja i tak sam siebie, znaczy kwestia jest taka, że ja sam siebie obroniłem. No, ja rzuciłam potkę jeszcze dookoła. A kogo ty sprawdziłeś w ogóle, AB? Sprawdziłem ciebie, jesteś gardem. Serio? Tak. Ciekawe, bo kłamałem. Nie kłamałeś, jesteś gardem. Nie. Dobra, no już tak, nie oszukuj. Jeżeli dobrze rozpoznałeś wilka, to gratuluję. No nie, no Dalvexa i tak wyrzuciło, więc no nie musiałem zbyt dużo tutaj robić. No, znaczy cóż. Mi chodzi o to, że jeżeli dobrze rozegrałeś jako wilk, to gratuluję. Nie jestem wilkiem. Rzeczywiście sprawdziłem wszystkich i tak było, więc... Nie jest wilkiem. No i właśnie. No i bardzo proste, GBN. Zostaliśmy prawowitymi właścicielami tego pięknego miasta zwanego Namiot. Czemu nie chcieliście go zabić? No bo bardzo miał dobry argument, żeby go nie zabijać. Dokładnie. Czemu nie mieli go zabić? Ach, bardzo prosta runda. Rozegrałem was niczym masełko w słoiku. Znaczy, wiesz co, bokietek strasznie... Znaczy, jeżeli mam być szczery, to nie zaczynamy. Wiem, rzuciliśmy, ale to oni cisnęli na niego, to już miałem zagłosować, bo by Ejbiego wywalił. Nie no, kietek było od początku widać, że jest influencerem. A jakiego miałeś w końcu questa? Angela i influencera wygłosowywać osobo. A, zabić mnie. A, no to ci nie wyszło. No niestety, nie tym razem. Dobra, czy jako witchka mogę ratować siebie? Chyba nie wiem. Dobra, idziemy spanko w takim razie, jestem witchką. Myślę, że pierwszej nocy nie będziemy używać niczego. Dopiero później się przekonamy, czego użyć. Ale tej nocy będzie spokojnie, więc widzimy się za chwilę. Witamy, dzień dobry. Kietek, czemu płaczesz? No, wszyscy żyją? A, Sorry. Black Wolfa mamy. Jeśli wybierzecie mnie jako majora, obronię wam nie, swoich. Nie, Kietek brzmi podejrzanie. No, Kietek brzmi jakby znowu był influencerem. Nie, też brzmi podejrzanie. Nie no, ja uważam, że... No cóż, jeszcze nigdy nie był majorem, ja bym jego dał na majora. Co? Tak mnie chcesz wygłosować? Na czas nigdy nie będziesz. Ale to jest na majora, to my nie wygłosowujemy cię. Zostajesz prezydentem na czas. Ty po prostu zostajesz naszym prezydentem. Ty najlepiej wiesz, jak to się gra. W takim razie, kogo decydujesz wyjebać? No to w takim razie, kto na mnie nie głosował? Trzeba się zastanowić. Kogoś pies coś wykrył. Kietek? Co? Kietek? Destru. Ale Kietek! Kim jesteś, Kietek? O, wow. Hunterem. Hunterem? Dobra, no to będziesz strzelał wtedy. No właśnie. Dobra, faktycznie. Dajcie mi chociaż pierwszą rundę przeżyć. No to, no cóż. Obrona, jestem hunterem, bardzo nie działa. No. Jesteś podejrzany. Niezbyt. Jeśli jesteś hunterem, to strzelisz w Destra. Smutno mi. No. Rzeczywiście był hunterem. Ale tego nie zrobię. O nie! Zabił Tamera! Najgorzej! Ajajaj, wszystko by się udało, gdyby nie ten wścibski Bexy. Rzeczywiście, dobry traf! No to teraz możemy zabić. A, widać, że był podejrzany najbardziej ze wszystkich. Dobra, może rzeczywiście zabijmy GBN-a. GBN jeszcze może ich wykierować, dlatego ja bym się go pozbył. No i prosta sprawa.
Wszystko załatwione tak jak trzeba. Ech, początna runda to świetna runda. Chyba w ogóle już wygraliśmy dzięki temu, bo jest nas trzech, więc raczej nie wygłosują. Dobra. Ajajaj, był medium. Dowiedział się, że umrze tej nocy. No i tak się stało. Ach, no co mogę powiedzieć? Myślę, że... O, Destro nie lubi kruka ewidentnie. Nie wiem, jak to jest. Nie lubię. O nie, co my teraz zrobimy? Destro jest. Najgorzej. Kurde, ja nie widzę nic. Destro, tak nie można wyrzucać. A nic. To nie ja byłem. Aj, Black Wolfem zmienił kogoś w impostora. No nieźle. Kurde. Napisać. Dobra, żeby zabić Lunę tej nocy. To będzie jedyna słuszna opcja. Nie będzie Amonga. Gramy dzisiaj tylko i wyłącznie jeszcze w Agro oraz 60 Seconds Ratomizet. Właśnie, dla tych, co oglądają odcinek, prawdopodobnie na kanale AB są odcinki z 60 Seconds. Właśnie, miałem trochę ochotę ponagrywać właśnie. No i kolejny piękny dzień. Tym razem mnie nie lubią. No nie, znowu to samo. Vixa, czemu trolujesz? Nie no, Vixa jest krukiem. Vixa jest krukiem. Ja uważam, że Dalvex jest impostorem. Jestem witchką. Uratowałem tej nocy, a że rzuciłem potkę leczącą na czosa, ale nikt go nie atakował. Ja uważam, że Dalvex zamordował. Dalvex, kim jesteś? Villager najzwyklejszy. Fakt, więc ja jestem villagerem. Oj! Ale villagerem każdy może być kilku. Nie no, może być kilku, ale jest to bardzo dobra, mało prawdopodobne, ładne, żeby tak było. Vixa jest krukiem raczej. Dobra. Ty jesteś, nie no, co ty gadasz w ogóle, Vixa? Jakim wilkiem? AB. Przestań! Vixa, za każdym razem musisz zrobić to samo. Nie wytrzymam. Weź tego shopa i... I przemyśl co, swoje zachowanie. Co masz do mojego szopa? Ajajaj, nic nie mam. Aj, widzisz, szopa mi wyzywasz, taki właśnie nie wyzywam, jesteś. Chcę, żebyś wzięła go do domu i zabrała się razem z nim. Wyzywasz mi szopa. No, to jest czerwona panda, co ty nie odróżniasz? To jest szop, prać. Prać. A, to na czas. Jeżeli Vixa pomyśli mądrze, to jest na czas, bo Delvex jest sporo. No a wtedy jeżeli... Nie no, na pewno zagłosuję na Nachosa, bo tego, bo ja pushowałem Dalvexa, który nie jest. No ale jeżeli ona da kruka na Nachosa, to on tego nie wygra w żaden sposób, bo go może... No tak. Ale zlamiliście chyba. Zły mikrofon masz, Vexy. Nie, bo jeżeli Nachos ma kruka, to Dalvex wygrał. To prawda. No, dokładnie. No, właśnie, no tak, ale chyba, mówię, że wilki. Vexy ma zły mikrofon w grze. Agresja nie jest tutaj wskazana. Czemu na nim głosujesz? Zagłosuj na siebie. Remis będzie, nie. Będzie sprawiedliwie. No Dalvex, no. Właśnie, czemu? AB, no. Ja już mówiłem, jak działa witchka, a on użył argumentu, który był nieprawdziwy. Ale ja byłem witchką. Zamach stanu. No ale chodzi mi o to, że ty powiedziałeś, że rzuciłeś potkę, ale przecież Luna nie wiesz co, wyzywać mojego tego, moją pandę, tak? No rzuciłem, mówiłem, że rzuciłem potkę, a co jest jej tak GB w takim razie? No Luna by nie umarła, gdyby rzucił potkę. Ale nie rzuciłem na Lunę, powiedziałem, że na czas rzuciłem. No ale dostajesz info jako witka, że ktoś jest atakowany. Dostajesz info jako witka, że ktoś jest atakowany, możesz ratować tą osobę. Ej, powinno być ci wstyd. A to nie wiedziałem. Moją ale pandę ciekawe, wyzywasz. Ugraliście 2-2. Witam. Witam serdecznie, jesteśmy w krainie... Mojej. Nie, to nie twoja kraina, twoja jest latająca. Krainie, rzeki drzew. To jest kraina Weksiego, bo to jest prymitywna kraina. Aha. Ale to tak jesteś ubrany, no patrz. Dobra, idziemy spanko. Mam nadzieję, że dobrze będzie wam się spało. Nie. Na krzesełku to będzie. Dobra, i tak pierwszej nocy nic nie zrobię, więc po prostu skipnę wam tę pierwszą noc. Witam. O. Witam serdecznie. Nic się nie stało. Witam serdecznie. Dobra, ja oficjalnie rozpoczynam moją kampanię wyborczą. Ja. Jeśli zabierzecie na mnie, będzie mnóstwo zabawy.
Mnóstwo zabawy, a gdzie ty chcesz tu się bawić? Mamy tylko wodospad. Ej, 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 słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Właśnie coś odkryłem. To jest zabawa na polu. Właśnie odkryłem dowody na fałszerstwo wyborcze. Dlaczego? Czemu? Bexy zagłosował na siebie i ma 3 głosy, więc on wykwalifikuje razy 3, więc ja dam na Bixę. To. Ale czy sugerujesz, że Vexy jest oszustem? Tak, ja uważam, że Vexy niech będzie. Są same wilki! To są wilki! To są same wilki! Dobra! Nie no, dobra. Nasza rusałka na pewno nie jest mordercem. Bym wywalił Vixę. Czemu? Vixa jest na pewno wilkiem, bo tyle osób głosowało na Vixę. To moja pierwsza ustawa, a potem Vixa mi odda... Ale ty nie jesteś prezydentem nawet. Właśnie, nie jesteś prezydentem, nie masz żadnej władzy. No dobra, no. No dobra, no! Słyszałem, że podpisałeś ustawę o eliminacji Vexich. Tak, tak. Wszyscy ja Vexie... To się nazywa dyskryminacja na tle rasowym i Vexi wygrał właśnie. No. No i wygrał. No cóż, to musiałem się tak skończyć. Ale to dobrze, został w niebo wzięty. Został w niebo wzięty, dokładnie, no. Dzięki. Już. A i tak byłem już z klasą. No także tutaj impostorzy sobie niestety nie pograli, no i dobrze. No trudno. Dobra, startuję kolejną mapę. Smutna była ta runda. Byłem plasterem, czemu nie chcieliście się pobawić? No nie było czasu, bo wy go zabiliśmy. Albo raczej oni go zabili. A znowu jesteśmy u Kwitka na chacie. Zostawcie mój dom. Będę was nawiedzać w nocy, jak na mnie nie zagłosujecie jako mają. No i myślę, że właśnie powinniśmy go zabić. Spokojnie, Kwitek, jak nie przyjdziesz w nocy? No to mówię, no, jesteś śmietnie. Kwitek, tak, przeżyłeś poprzednią rundę, nie wiem o co ci chodzi. No, bardzo szybko. Dobra. A, kolejna piękna noc. No nic, zrobię cięcie. Za chwilę się widzimy. Ja jestem śmiercią! Ej, ej, co się wydarzyło? Ja na prezydenta! Ja tak na prezydenta! Ja tak na prezydenta! Nie no, myślę, że śmierć najlepiej poradzi sobie Kietek w tym miejscu. Prezydentem. Właśnie, a ty co? No tak mówię. Kietek jest wilkiem tak szczerze, ale okej. Okay. Czemu? Nie czemu? No, mi się wydaje, że Kietek to świetny wybór. Dobrze, Kietek. W takim razie, jaka jest twoja pierwsza dyrektywa śmierci w śmierci? Vixa. Czemu Vixa? Głosowałem na siebie. Na ciebie, debilu. Vexy głosował na Vixę. No, Vexy głosował. Nie. Znaczy, nie. Ktoś głosowanie. Może inaczej, ktoś na pewno. Co jest wydawało mi się, że... Nie, ja na Vixę nie głosowałem. Ktoś głosował. Trzeba zabić. Ja na Vixę nie głosowałem, weźcie mnie, zostawcie. Przykre. Delvex, czemu chcesz mnie zabić? Ponieważ jesteś niemiły. Jestem niemiły. I agresywny. I brutalny. Ja... na Vixa i Vexiego. Nie, Vixa uważam, że jest bardzo dobrą osobą. Nigdy Destru? Nie. Mam pytanie. Zostaw naszego motylka. Destru, lubisz być snajperem? O, co to za pytanie? O kurde. O nie! Delvexa, szybko! Jak lubisz być snajperem, to pokonaj śmierć. Delvexa! Elbiego! No i nie, proste. Na kogo zagłosowaliśmy? Delvexa! Żegnaj! O, był influencerem i chciał mnie zabić! Tak jest właśnie! O, a, kurde. Wszystko by mu się udało, gdyby nie to, że zginął. Śmierć jest nieśmiertelna, dajcie mi spokój. Dobra, znowu zostałem zmieniony w zabójcę, więc trzeba się kogoś pozbyć. Tylko kogo się tu pozbyć w takim razie? Ale to jest pytanie. No dobra, pozbądźmy się Vexiego w takim razie. Myślę, że to świetny wybór. Idealnie. Jeszcze mamy Majora po naszej stronie. Więc wszystko świetnie się skończy. Tak jak się pięknie zaczęło, tak pięknie się skończy. Idealnie. O nie! Nie, czemu Majora zabiliście? No nie, nasz no, Major! Przepraszam. Ale smutno. A miałem ważne informacje. Aj. Tak prezydenta zamordować śmiercią tragistą. Który to zrobił? O, Vixa została prezydentem. Drugi prezydent. Tak, to ja. Destru, czemu zabiłeś prezydenta? O nie! Bomba! O nie! Jest duże prawdopodobieństwo, że umrę. Ale wiesz, że tak nie działa. No właśnie. Żebyś nie umarł. Dobra, masz na czas. Baw się dobrze. No to trzymaj to. Czekaj, Luna, no, czy coś? Bo wybuchnie. No właśnie, musisz tym rzucić.
Łyczka, nie tym razem. W takim razie możemy głosować. Ja bym wygłosował na Czosa. Nie, nie ma sensu. Mówię ci. No niestety na Czos. Dlaczego nie ma sensu? No bo jestem bardzo użyteczny społecznie. A my jesteśmy jeszcze bardziej użyteczni społecznie. Serio? A kogo obroniłeś? Obroniłem siebie, a w poprzedniej rundzie nie biegł. No niestety już nikogo nie obronił. No już nikogo nie obronisz, miło było cię poznać. Byłeś super gardem. Nie. Warto było mnie obronić, to była super opcja. A nie, chwila, nie żyjesz. Myślę, że prezydent dobrze wie, na kogo zagłosować. No cóż, masz przejebane Luno, no. Co mogę ci powiedzieć? A żebyśmy się nie zdziwili, że ona kogoś jeszcze zabije za chwilę. No cóż, no i tak to nie ma zbytnie znaczenia. A nie, ona była bombiarzem. Nie tym razem. Wygraliśmy. No i świetnie. Jej! To była dobra decyzja. Tak to jest, jak nie słuchacie mnie, prezydenta, że to Wiksa, to idź